Zobaczcie, jak mi pięknie mąż kawę zawiązał. Mielił kawę, otwierał ją w ogóle i nie wiedział, co z nią dalej zrobić, więc zawiązał ją normalnie. Jest taka słodka paczuszka w tej chwili, że ja nie wierzę. Coś pięknego po prostu. A przy okazji zobaczcie, jakie sobie śliczne zrobiłam pazurki. Jest obłędny kolor i dzisiaj będę sobie rano do pracy robić w fioletach makijaż taki, wiecie. Śmieję się, żeby pasował do paznokci, ale tak mnie zainspirował, że coś w tym kierunku pojedziemy. To jest lakier z biedry. Bardzo dobrze się go nosi i bardzo dobrze się nim maluje. I nawet całkiem pokrywa paznokcie. Tu może troszeczkę na końcówkach się rozmywa, ale słuchajcie, za 9,99 to ja tam uważam, że jest fantastyczny. Słuchajcie, wreszcie jestem doświetlona w kuchni bardzo porządnie, bo kupiłam dwie nowe żarówki. Jedną do lampy studyjnej w pracy, a drugą do domu. Co prawda ta moja domowa lampa to mogłaby mieć wkręcone cztery żarówki, ale po tym jak wkręciłam, słuchajcie, tą jedną, to taka jasność nastała, że nie potrzeba więcej. To znaczy w ogóle są wkręcone teraz dwie, przy czym jedna jest stara, a druga jest, patrzę na nią, aż normalnie mi oczy przewierca. Druga jest nowa i ta druga to ma chyba moc dwóch tych małych, także po prostu jestem po prostu jak na scenie, autentycznie. No i wiecie co, jeszcze nigdy nie zaczynałam kręcić vloga o godzinie 19 z groszami. Bo to jest po prostu, znaczy mam jakieś tam rzeczy, które nakręcałam wcześniej, ale one tutaj mają wystąpić w formie przebitek. Natomiast, żebym zaczynała kręcić tak naprawdę vloga o 19 to szok, ale dzisiaj miałam taki wariacki dzień. Nie mam samochodu, bo samochód mój pojechał do Warszawy z Przemkiem. Więc połętam się po mieście albo z buta, albo taksówkami, albo środkami komunikacji miejskiej. Więc jest dosyć duże utrudnienie, szczególnie jak chce się przemieszczać w kilka miejsc. Ełk nie jest dużym miastem, wręcz przeciwnie, jest małym miastem i tylko to mnie ratuje, bo gdyby no to była Warszawa, no to bym leżała. Nie wiem, jakby w tej Warszawie żyjecie, jak wam się udaje łączyć, wiecie, początek z końcem miasta, bo ja sobie tego nie wyobrażam, ale nie wiem. Ale dlaczego tak szaleję? Dlatego taki dzień miałam dzisiaj szalony, ponieważ od jakiegoś czasu szukam lokalu do wynajęcia, czy lokalu, źle powiedziałam. Szukam lokalu, w którym chciałabym zorganizować osiemnastkę mojej pannicy, bo Gabrysia 10 grudnia kończy 18 lat. I już dawno doszliśmy do wniosku, że nie będziemy robili imprez w domu, takiej wiecie, rodzinnej. Nie będziemy robili imprez w domu, tylko zrobimy imprezę w lokalu. Oczywiście nie taką, żeby wynająć cały lokal i mieć go tylko dla siebie. Nie, nie, absolutnie, bo no tu się spotykamy tylko w kilkoro ludzi. Wiecie, rodzice, dziadkowie, no i narzeczony. Więc nie ma sensu wynajmować lokalu, zresztą no bez przesady. I nie mogłam się zgrać terminami, wiecie? I tak szukam tego lokalu, bo no bo wiecie, to też nie jest problem wynająć najdroższy lokal i z najdroższym żarciem i najdroższą obsługą, no bo to zawsze można zrobić, oczywiście jak się ma pieniądze, no ale to jest ostateczność. A ja chciałam poszukać czegoś bardzo klimatycznego, takiego innego, w miarę młodzieżowo wyglądającego, natomiast żeby też starsi czuli się w tym miejscu dobrze. No i wreszcie wydaje mi się, że dzisiaj znalazłam. Już mnie ucho bolało od obdzwaniania przez ostatnie dwa tygodnie, to ja nic nie robiłam, tylko dzwoniłam. No wiadomo, nie ma aż tylu lokalów w Ełku, żebym tak mogła dzwonić i dzwonić, ale naprawdę uwierzcie mi, albo termin się nie zgrywał, albo tam jakieś wesele było, albo jakaś impreza. Dzisiaj wiecie, jest bida z nędzą, więc lokale wynajmują swoje sale na różnego rodzaju spotkania, czy też szkolenia. Więc bywa różnie, czasami sale są dużo wcześniej zajęte, pomimo tego, że nie ma tam wtedy żadnego wesela ani niczego takiego. No w adwencie chyba wesel nie ma, prawda? Powiedzcie mi. W każdym razie znalazłam chyba bardzo fajne miejsce nad samym jeziorem u nas.
I tak sobie pomyślałam, że fajnie, fajnie, będzie fajny widok, jak będziemy siedzieli przy stoliku, bo chcemy jeden taki duży stół, to będzie widok na jezioro. Ale potem sobie myślę, kurczę, to ja bym ten obiad musiała zorganizować o 11 albo 12, bo jak już będzie o 15, to będzie ciemno i tak żadnego jeziora nie będzie widać. Ale to wiecie, wtedy możemy się po obiedzie przejść na spacerek nad samym jeziorem, bo to jest nad dokładnie samym jeziorem, czyli na promenadzie. Agnieszka, mówię do Agnieszki z kanału Misagi, to będzie tam, gdzie żeśmy się przechadzały nad jeziorem, w jednej z tych knajpek, które żeśmy mijały idąc na kawę mrożoną wspomnienia, moja kochana wspomnienia. Także tam będziemy robili Gabrysi 18 i czekam właśnie na plan imprezy od menadżera. Tylko, że ten menadżer to już miał do mnie dzisiaj dzwonić, a jakoś nie widzę, nie słyszę. Dam mu jeszcze czas do jutra i będę do niego dzwoniła, bo tak, wiecie co, żeby się przypadkiem nie okazało 9 grudnia, że pan menadżer, nie wiem, zrezygnował albo zapomniał, nie? Bo to tak, chociaż w kajet już tam już wpisana na tego 10, ale wszystko się może zdarzyć, wiecie, wszystko się może zdarzyć. Pokażę wam, co dzisiaj przytargałam sobie z lumpa. Bardzo skromnie, tylko 3 rzeczy. Ale są to 3 rzeczy, które mnie bardzo się podobają. Zresztą wiecie, jakby się nie podobało, to bym nie brała, prawda? Słuchajcie, polowałam w H&M-ie na bluzę. Jedną konkretną, taką kremową z napisem Paris. Bo wiecie, ja wszystko, co z Paryżem jest związane, to mnie się bardzo podoba. Tylko albo nie miałam kasy w tym momencie na tą bluzę w tej cenie zasadniczej, bo ona tam 129 zł kosztowała. Ja tak niechętnie wydaję 129 zł na bluzę. A jak była w promocji, to już zostały tylko L-ki i XL-ki. I no to tak, ja lubię luźne bluzy, ale XL-ka dla, wiecie, dla dziewczyny, która ma 1,60 m wzrostu, to ja bym miała z tego sukienkę, a nie bluzę. No i się w końcu poddałam. Co prawda oni mi raz wysłali, że jest ten rozmiar S, bo tam się zapisałam, wiecie, żeby mnie poinformowali, że się pojawił ten rozmiar, ale jak się pojawił, to była już tylko chyba granatowa, a ja granatowej nie chciałam. I zobaczcie. Ta-da! Liliowa, dziewczyny, liliowa, mój ukochany kolor z napisem Paris. I to jest marka Jacqueline de Jong, czyli troszeczkę lepsza jakość niż H&M. Chociaż bluzy te licencyjne z H&M to są bardzo dobre, dobrej jakości, ale no ta kosztowała mnie całe 3 złote. Całe 3 złote. Ona owszem była troszeczkę skulkowana, to znaczy skulkowana, no to nie jest wełna, żeby się nie wiadomo jak kulkowała, ale miała takie drobiażdżki. Może gdzieś tu jeszcze zostały na rękawie, bo ja ją sobie dzisiaj w pracy już obkulkowywałam. Jak jechałam wszystkie swoje kupione rzeczy, to tą bluzę też od razu. Ale nie, już nic tu nie ma, także wam nic nie pokażę, bo ta, no tu może gdzieś przy rękawku, o widzicie takie kuleczki jeszcze zostały, tutaj widocznie minęłam, ale ja to sobie maszynką obkulkuję, a poza tym bluza jest w stanie idealnym. I ten liliowy kolor, i ten haft tutaj, Paris, także wszystko, co dla mnie idealne. I kupiłam również w tym samym lumpku, dziewczyny, nie ciuszek, ale wiecie, zbliżamy się do okresu świątecznego. I proszę uprzejmie. Następny, ta-dam! Nie wiem, co wy widzicie, czy ja wam dobrze pokazuję? Dobrze pokazuję. Kupiłam sobie obrusik na stół. Taki, wiecie, żeby go w poprzek położyć. Nie wiem, z jakiej to jest marki, ale jest to po jakiemuś tam skandynawskiemu napisane, także no jest to jakaś tam północna marka, że tak powiem. Jest to piękna bawełna. I to jest, wiecie co? To jest, spójrzcie, to jest jak gdyby z dwóch warstw zszyte. To jest takie, nie wiem, co wy tu widzicie, to jest coś takiego grubego. Że takie grube płótno. Tutaj ten środek jest tylko pojedyncza warstwa, a tutaj te boki wszystkie to jest dwuwarstwowe. Także bardzo porządna rzecz.
jak znalazł. Wiecie, ile świąteczne obróciki kosztują, a jeszcze z naturalnych tkanin, no to już w ogóle nie wiadomo ile. A tutaj 3 złocisze, ale clue imprezy dzisiejszej, 3 złocisze, dziewczyny. Patrzcie. Dorwałam przepięknej jakości zamszowe buciki. No nie wiem, może ze 2 razy ktoś miał je na sobie, jeszcze mają naklejki, nikt ich nie oderwał. No a to, widać, że ktoś w nich ze 2 razy się przebiegł, bo coś tu jest ruszone, ale to jest tylko na tej zasadzie, że ktoś założył i zdjął chyba, nie wiem. Nie wiem, jak wy to odbieracie. One są ciemne. Tutaj widzę, że w podglądzie one są jaśniejsze. To jest taka ciemna, piękna śliwka. I to są buty z marki... Nie mam pojęcia jakiej. Tu jest napisane Kill albo Kit. Nie wiem, jakieś takie dziwne liternictwo. Co by to nie było, to nieważne. Jest to 100% zamszowa, piękna skóra. Tutaj mają jeszcze takie ze skóry licowej, takie chwościki, coś pięknego. Ale że to jest coś pięknego, to jedno, a drugie to jest to, że ja do tego mam już od dawien dawna w szafce zamszową spódnicę w dokładnie tym samym kolorze. Poczekajcie sekundkę, zaraz Wam przyniosę z szafy i Wam pokażę, bo nie pomyślałam, żeby ją wziąć od razu. Sekundkę. Luknijcie, jak to razem wygląda. Te buciory. To jest co prawda troszeczkę inny odcień tej spódniczki, ale to jest no też taki fiolet z brązem, taki bakłażan. Ciężko powiedzieć, co to jest za kolor, no ale na pewno więcej ma z fioletem niż z brązem. Są to pokrewne bardzo kolory. Jak je zobaczyłam razem, to od razu mówię, kurde, będzie komplet. Może tutaj teraz tak za dobrze nie wygląda, bo wycieniłam rajstop, mam gołe nogi, blade. Ale nic to, na ulicę będę wychodziła z tym do rajstop, nie? Tak myślę, bo raczej będę to nosiła jesienią. Nie wiem, czy wy też tak macie, że im jest zimniej, tym większą macie ochotę na noszenie krótkich spódnic, bo u mnie to tak całe życie było. Latem, podwór się pokazał. Latem spodnie, a zimą na mrozy krótkie spódniczki, także... Potwór, pokaż się. O, jest potwór. Cześć, powiedz. Cześć, potwór. Jestem. Trochę się ciemniej zrobiło, bo chciałam Wam pokazać tą lampę. Słuchajcie, pokażę Wam od przodu. Znaczy, ciemniej się zrobiło, bo musiałam ją wyłączyć, bo jak chciałam ją nagrywać, jak była włączona, to niestety, ale było wszystko totalnie prześwietlone. Także spójrzcie. To jest moja stara żarówka. Stara, ale jara. Ona ma za 4 lata, ale jej nic nie jest. Ta mała żarówka, mała, nie? Ja Wam pokażę w stosunku do mojej ręki. Mała. O, to jest taka mała żaróweczka. Ona ma 3970 lumenów. A ta, zobaczcie, jakie bydle. Jest jeszcze raz taka chyba. Kurczę, nie widać tej perspektywy, jakie one są. Może w ten sposób. O, widzicie? A ta ma 7900 coś lumenów. Jest olbrzymia po prostu. A w ogóle ta lampa może mieć 4 takie żarówy. Także sobie wyobraźcie, jakie światło musi być. Szok po prostu. A tutaj zobaczcie, mój szanowny pan mąż z własnej i nieprzymuszonej woli powiesił mi te piękne 2 obrazki od Boni. Ten trzeci już wisi u Gabrysi. Nie rozstała się z nim, nie chciała oddać, więc wisi u niej, a ten tutaj, te 2 tutaj wiszą i mają się świetnie i zobaczcie, wydaje mi się, że pięknie się komponują w tym miejscu z tą czarną, z tym czarnym regałem, z tym czarnym stoliczkiem, niekoniecznie, no ale to wiecie, to w każdym polskim domu, który nie ma suszarki zimą, występuje. Ja jestem zachwycona, Boniu, jesteś niesamowicie zdolną kobietą i po prostu wielki zaszczyt i dla mnie posiadać Twoje malowidła. Aniu, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że mi takie cuda sprezentowałaś. Lampy jeszcze raz włączyłam. Mordeńka, przyszłaś. Jesteś, tak? Mordeczka jest praktycznie zawsze podczas nagrywania, tylko zwykle leży mi pod nogami. A teraz dochodzi pora karmienia, więc mordeczka cały czas siedzi przy mnie.
Słuchajcie, pamiętacie coś takiego ze sklepów jak wyrób czekoladopodobny? Pamiętacie na pewno, bo my tu jesteśmy, jak to powiedziała jedna z youtuberek, które oglądałam, tylko nie pamiętam już która, że jesteśmy w wieku szlachetnym. Nie pamiętam już jak to było. W każdym bądź razie, no mamy lat ile mamy, więc pewne absurdy handlu pamiętamy. No ja z własnego doświadczenia pamiętam w sklepach wyrób czekoladopodobny. Jeżeli w ogóle był w stanie wojennym, jakikolwiek wyrób czekoladopodobny, no to bardziej był czekoladopodobny niż prawdziwa czekolada. Lala, bo mnie przy... Lala się kokosi. W każdym bądź razie na pewno pamiętacie. Oj, lalcia! Na pewno pamiętacie wyrób czekoladopodobny. Boże drogi, ja to trochę odsunę, bo ona mi tutaj zaraz załatwi wszystko. Jeżeli pamiętacie... Coś mi się tutaj dzieje. Pamiętacie ten wyrób czekoladopodobny na pewno. Ja potem już będąc dorosłą kobietą i mając bardzo mało funduszy, bo wtedy byłam w bardzo takim ciężkim czasie finansowym, pamiętam, że kupiłam kiedyś w sklepie spożywczym wyrób seropodobny. To znaczy coś, co wyglądało jak żółty ser. I ja tym to coś starkowałam. Posypałam tym, nie wiem, czy pizzę, czy jakąś zapiekankę, bo nie pamiętam już tego. I jak to posypałam, to włożyłam to do piekarnika, no, żeby się rozpuściło. I to pamiętam jak dziś, że w takim stanie, w jakim to włożyłam do piekarnika, w takim stanie to... wyjęłam, bo to się w ogóle nie stopiło i pamiętam, że to był pierwszy i ostatni raz, kiedy powiedziałam sobie, że już tak nisko upadłam. Na zdrowie, Gabrysiu! Że już tak nisko upadłam, że taką krzywdę sobie robię, kupując takie byle G, które na pewno, wiecie, mojemu zdrowiu się, dla mojego zdrowia się w żaden sposób dobrze nie przyczyni. I powiedziałam sobie, że nigdy więcej takich eksperymentów, że chociażbym miała nie jeść tego sera, to, bo nie będzie mnie na niego stać, to będę żarła same marchewki, ale żadnych wyrobów, wiecie, seropodobnych nie będę kupowała, bo trzeba mieć do siebie szacunek, do swojego zdrowia, o to mi chodzi. I wiecie co? Weszłam dzisiaj do Polo i kupiłam w Polo te... czarne jagody, jagody mają. Borówki. Kupiłam borówki, bo chciałam sobie zrobić jutro w pracy, część zostawić kawę, część wziąć sobie do pracy i chciałam sobie z jogurtem greckim, wiecie, zrobić koktajl, bo ja w pracy mam ten mały, przenośny, ten blenderek taki, nie żaden blend i markowy, nie taki z Rossmana, kupiłam sobie kiedyś za 45 zł i on mi się bardzo dobrze sprawdza, więc mówię sobie, wezmę sobie pół jogurtu, dorzucę sobie właśnie te borówki, on jest taki, wiecie, na psztyk, tylko cyk i macie już w bidonie zrobiony koktajl. Więc mówię, zrobię sobie koktajl na jogurcie. Chcę już układam sobie w głowie, co chcę powiedzieć i dlatego mi się tutaj język plącze. W każdym razie zmierzam ku półce z nabiałem. No i stoją jogurty. Stoi mnóstwo tych jogurtów. Akurat tego mojego z Włocławka nie było, bo Polo nasze jest jedynym sklepem w Bełku, w którym ja dopatrzyłam się włocławskiego jogurtu greckiego i namiętnie go kupuję, ale dzisiaj go nie było. Więc skoro go nie było, no to szukam innego jogurtu, tak? Wzięłam oczywiście nas jakiś mazurski z Mlekpolu z Grajewa, to jest miejscowość, która jest 20 km od Ełku i tam jest bardzo dobra mleczarnia, właśnie Mlekpol. Jeśli czegoś nie pomyliłam. Grajewo mnie zabije, jak się pomyliłam. Przepraszam Was, ale się rozłączyłam na chwilę, żeby ten mlek sprawdzić, bo już mówię, Boże, naprawdę nie Grajewo zabije, ale się nie pomyliłam. Mlekpol jest z Grajewa, czyli tak jak mówię. Tutaj zaraz obok nas, więc mówię, jeżeli nie ma mojego włocławskiego, no to trzeba wspierać lokalesów, czyli kupiłam jogurt grecki. Ale obok tego jogurtu greckiego z Mlekpolu stała taka, wiecie, tekturowa paletka z jakimiś jogurtami w promocji. Ten mój z Mlekpolu, ten 400 ml kosztuje 3,60 czy 3,90, ale patrzę ten obok, złote 99. No to mówię, spójrzmy na skład. I wiecie co, wyjęłam aparat i nagrałam Wam ten skład. Ten skład Wam się tutaj mniej więcej gdzieś w tej chwili pokaże, żebyście zobaczyli, co w tym składzie tego jogurtu jest. Przede wszystkim, jak weźmiecie w rękę to opakowanie,
to jest napisane produkt jogurtopodobny. Produkt jogurtopodobny. Słuchajcie, mamy tak mało krów i tak mało produkcji mleka, że trzeba robić wyrób jogurtopodobny. No. Ja nawet nie będę głośno czytać, co tam jest na tym, w tym składzie. Tutaj mówię, wyświetliło Wam się już na pewno, co tam w tym składzie jest. To sobie poczytajcie, bo ja umarłam, jak to przeczytałam. Mówię sobie, Boże drogi, mamy wokół siebie milion mleczarni. Naprawdę. Jest taka nadprodukcja mleka. Mleko się wylewa do, już nie powiem gdzie. Jest taka nadprodukcja. Rolnicy nie mają co robić z tym mlekiem, a oni robią wyrób jogurtopodobny. Czujecie? Absurd? Złote 99. Tam co prawda mleko było w składzie, ale słuchajcie, tłuszcz palmowy, bo pewnie zerknęliście na ten skład. Tłuszcz palmowy pchać do jogurtu? Po co, ja się pytam? Ja się pytam, po co? Nie wypowiadam się już, bo to jest tragedia. Dziecko moje, dziecko moje. Dziecko moje jest pociągające nohem. Właśnie poszła sobie robić ten ciepłe pićko na zatoki. To jest szok, że mam takie duże dziecko, że sobie samo robi ciepłe pićko na zatoki. Tak, pociągająca nosem robi sobie ciepłe pićko na zatoki. A ja się z Wami żegnam na dzień dzisiejszy. Zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jakoś dzisiaj nie mam weny do gadania i wiem, że to, co dzisiaj do Was mówię, jest takie bardzo mało składne, ale jakoś taki mam dzisiaj dzień, że nagadałam w ciągu dnia przez te telefony, a teraz tak jakbym miała, wiecie, język jakiś tak nie do końca sprawny. Przepraszam jeszcze, ja tak na minutkę jeszcze tak w prywatnej sprawie mojego dziecka, ponieważ tutaj taka prośba powstała, żeby coś powiedzieć, to mówię. Gabrysia jutro ma w szkole wystawę swoich prac. Tutaj mamy jutro konkurs młodych talentów i Gabrysia wystawia jutro swoje prace o godzinie 8, czyli jak Wy będziecie oglądali, to albo będzie już po tej wystawie, albo będzie przed, bo jeżeli ktoś z Was zdecyduje się obejrzeć ten film o 7 rano, tak jak on będzie wchodził, no to film, to wystawa zaczyna się o 8, tak? Tak, więc o 8 zaczyna się wystawa, także o 8... Jakby ktoś mógł trzymać kciuki za moje dziecko, które tam stoi w drzwiach i się chichra, to bardzo proszę, a ja Wam wstawię zdjęcie tutaj gdzieś, sztalugi z pracami mojego dziecka. Tam są ręczne prace Twoje też, czy tylko... No, więc są ręczne. No ale nie, no, część jest wydrukowana na komputerze, a w się czy odręcznie tam jest. A, więc... Ale wszystkie były rysowane odręcznie. Dobrze, więc są odręcznie rysowane, tylko przeniesione na nośnik cyfrowy i wydrukowane. Dobrze powiedziałam? Dobrze powiedziałam. Także wstawię Wam tutaj, nie wiem dlaczego tutaj pokazuję, bo to pewnie będzie gdzieś tutaj, ale nieważne. Wstawię Wam zdjęcie tych prac i jeżeli możecie trzymać kciuki za moją latorość, to bardzo proszę. Od 8 zaczyna się konkurs, gdzieś, nie wiem, za 2 godziny coś tak miało być, a koło 12 jest wręczenie nagród. 13 Was tam jest? Tak, 13 młodych ludzi tam będzie wystawiać swoje prace. Nie wiemy jakie, bo to nie chodzi o to, żeby każdy rysował. Tam różne talenty można pokazywać. Także tutaj taka prywata. Trzymajcie kciuki za Gabrysię, na pewno jej się to przyda, a ja już się wyłączam, bo dzisiaj naprawdę język mam cokolwiek nie taki jak trzeba. Pa, pa.